Witam wszystkich z tej strony Michu i w dzisiejszym odcinku zestaw za 3,5 tysiąca złotych na platformie Intel. Dawno nie było zestawów, dlatego czas chyba nagrać jakiś filmik z tej serii. Więc zaczynamy. Procesor to Intel i5 4590 o taktowaniu 3,3 GHz, 6 MHz L3 oczywiście na soket 1150. Procesor już mam nadzieję był w moich filmach, z tego co pamiętam. Jeśli nie, to byli jego bracia, więksi lub mniejsi, oczywiście jeśli chodzi o taktowanie i wiecie o co chodzi mniej więcej i jak wydajność takich procesorów się prezentuje. Ten akurat ma taktowanie 3,3 GHz w turbo do 3,7 GHz, oczywiście dla jednego rdzenia, nie dla wszystkich. Dla wszystkich oczywiście turbo jest mniejsze, wykonany w 22-nanometrowym procesie technologicznym. Procesor ten pozwala na granie we wszystkie najnowsze gry na ultra bez zająknięcia. Oczywiście z dobrą kartą graficzną, że tak powiem, nawet topową, bo zazwyczaj takie pozwalają się cieszyć pełnymi detalami w grze i programach i tak dalej, wiadomo o co chodzi oczywiście. No i dlatego wybrałem ten procesor tak, oraz ma również zintegrowany układ graficzny, bardzo wydajny, więc będzie świetnym procesorem takim dla gracza, czy nawet dla po prostu przeciętnego użytkownika. Płyta, jaką do niego wybrałem, jest to MSI H97 PC Mate. Najprostsza płyta, jaką mogłem wybrać na chipsecie H97. W połowie chłodzona sekcja zasilania, prawdopodobnie czterofazowa. Nie pamiętam dokładnie. 4 sloty na DDR3 pamięci, oczywiście 1600 MHz, 2 sloty PCI Express razy 16 i 2 sloty PCI Express, PCI przepraszam, 4 razy SATA 3 i 2 razy SATA 2. Co tutaj więcej jeszcze? No, 8-kanałowa karta dźwiękowa, 2 razy USB 3.0 na tylnym panelu. 4 razy USB 2.0, jeszcze stare złącze PS2, wyjście oczywiście grafiki HDMI, DVI i D-Sub, czyli VGA i oczywiście wypust na USB 3.0 z obudowy. Także płyta do tego komputera idealnie się nada, do tego procesora nawet nie ma co brać lepszej, bo i tak się go nie podkręca, a taka sekcja spokojnie wystarczy. Teraz pamięci RAM. Goodram DDR3 Play. Oczywiście to są Goodram Play, które możecie zobaczyć właśnie na tym obrazku. No proszę bardzo, tak one wyglądają. Bardzo fajne pamięci polskiego producenta. 8 giga, 1600 MHz. CL9 oczywiście. 1,5 V napięcie. Także super pamięci. Polecane przez większość użytkowników. Każdy je zachwala. I jeszcze są dodatkowo z takimi małymi radiatorkami. Przejdźmy dalej. Karta, jaką wybrałem, jest to MSI Radeon R9290 o pojemności 4 GB pamięci DDR5 na szynie 512 bit. Ale teraz powiem taką ciekawostkę. Wczoraj, nie jestem pewien do końca, wyszły najnowsze karty od Nvidia, czyli GTX 970 i GTX 980. Powinienem zaczekać z tym zestawem właśnie do ich obecności w polskich sklepach, ale nie chciało mi się jakoś czekać i kto będzie chciał, to po prostu sobie weźmie 970 do tego zestawu i też będzie miał super zestaw. Tam będzie chyba ona kosztowała około 1400 zł, więc taniej troszeczkę niż R9290, przy czym jest wydajniejsze, już to sprawdziłem na różnych testach, o około 10 fps i pobiera o wiele mniej prądu, więc dałbym ją do swojego zestawu, ale mi się nie chciało czekać, aż będzie w polskich sklepach i to wiadomo, że zawsze cena startowa będzie delikatnie wyższa. Także karta MSI R9290 wersji gaming, 3 na DDR, 512 bit, pamięci DDR5, 4 GB. Pozwala ta karta grać we wszystkie, ale to wszystkie gry na ultra, na najwyższych detalach w połączeniu z tym procesorem, także jest bardzo dobrym kompanem dla tego procesora. Chłodzenie dwuwentylatorowe Twin Frozor 4 od MSI, bardzo wydajne, ciche i polecane, naprawdę polecane przez wszystkich, którzy taką kartę z tym chłodzeniem posiadają, bo naprawdę warto sobie taką karcioszkę sprawić, a jeśli i na pewno warto do tego zestawu, jeśli już
Dysk to Seagate Barracuda 1 TB ST1000DM003, oczywiście też miliony razy przeze mnie polecany praktycznie za każdym razem do każdego zestawu, więc nie ma co tutaj opowiadać. Szybki, jednotalerzowy, 64 mega cache'u i tak dalej, i tak dalej. Także polecam generalnie ten dysk. Zasilacz jest to Antec TruePower Classic Gold. Zasilacz o mocy 550 W z certyfikatem 80 plus Gold, czyli złoty. Bardzo wydajny zasilacz. Cichy i przede wszystkim bardzo dobrze sprawny energetycznie. Także jeden najtańszy, z najtańszych właśnie w swoim segmencie, w swoich jak to się mówi, w swoich podzespołach najlepszy, tak, w tym segmencie cenowym, także też polecam. Idealnie sprawdzi się do tego zestawu, do takiej karty graficznej. I na sam koniec obudowa. Corsair Carbide Series 200R. Obudowa myślę, że dosyć popularna. Nawet każdy, kto o niej nie słyszał, to pewnie też ją gdzieś widział, w czyichś zestawach, może u kogoś jeszcze innego na YouTubie. Bardzo fajna obudowa, przewiewna, elegancka, co mi naprawdę bardzo przypadła do gustu. Ma dwa razy USB 3.0 na froncie, oczywiście audio. Wentylatory naprzód 120 mm, na tył 120 mm, na górę można włożyć dwa razy 120 mm i na panel roboczy boczny też dwa razy 120 mm, czyli jak mówiłem, obudowa naprawdę przewiewna, nie pozwoli się przegrzać naszym podzespołom. Wybrałem właśnie taką, bo na panel roboczy można założyć dwa wentylatory. Przy R9290 to wydaje się dosyć opłacalne. I obudowa naprawdę bardzo elegancka, mi przypadła do gustu, nie wiem jak wam. Ale polecam. I to by było na tyle w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze podsumujemy cenę. Cena to 3472 zł, czyli idealnie się wyrobiliśmy. Reszta może zostać na przesyłkę. Także to tyle. Oczekujcie kolejnych filmów na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów. Na razie i cześć.